Właśnie znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Człuchowskiej i ulicy Lazowej. I dokładnie tutaj będzie powstawać przedłużenie ulicy Człuchowskiej, wstępnie nazwane Nowo-Człuchowska, choć oczywiście będzie to Człuchowska, tylko wyłącznie ulica, do Szeligowskiej, dzięki czemu Chrzanów będzie mieć jeszcze jeden nowy wyjazd bezpośrednio obok nowej stacji metra. Jak to wszystko będzie wyglądać? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym Ząż, i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z Chrzanowa. I nie będę mówić o stacji metra Chrzanów, która powstaje po lewej stronie, a ulicy Nowo-Człuchowskiej, choć de facto ulicy Człuchowskiej, która miała długą swoją historię, żeby jej nie realizować, aż w końcu jest realizowana i bardzo dobrze. I nawet nie jest ona budowana przez miasto, więc to tylko właśnie wpisuje się w symbol tego, że za aktualnej władzy w Warszawie nie buduje się żadna nowa droga właściwie. Buduje się, ale przez prywatnych deweloperów, którzy w okolicy budują nowe osiedla. Ale może po kolei, co tu się właściwie dzieje i o co właściwie chodzi z tą ulicą? I czemu ona właściwie odkorkuje ten Chrzanów? Chodzi oczywiście o budowanie nowej ulicy, która połączy się z ulicą Szeligowską. Ulica Szeligowska i ulica Rajskiego łączy się aktualnie przy stacji metra. Znaczy, nie łączy się, bo jest tam właśnie plac budowy. Natomiast co ważne, te dwie ulice połączą się jeszcze z ulicą Człuchowską, która właśnie będzie w tym miejscu, gdzie lecimy teraz dronem. Mało tego, sama ulica Człuchowska będzie mieć też połączenie z różnymi drogami po bokach, jak i właśnie m.in. z ulicą Żeńców, a kończy się na ulicy Lazurowej, skąd dalej ciągnie się w kierunku dalszym, czyli w kierunku tramwajów, już jako nazwa ulica Człuchowska, czyli w skrócie do Powstańców Śląskich. Dobrze, dużo tej Człuchowskiej, to może po kolei. Sama nowa ulica będzie się nazywać Człuchowska, ale pierwotnie w planach i projektach była nazywana Nowo-Człuchowska, natomiast docelowo będzie się nazywać tylko i wyłącznie Człuchowska. Ale po kolei. Z innych elementów, co będzie w nowej ulicy? Będzie po pierwsze po dwa pasy w każdym kierunku dla samochodów, będą też drogi rowerowe po jednej, po drugiej stronie ulicy, będzie część dla pieszych, będzie nowy jeden przystanek autobusowy z zatoczką dla autobusów zjeżdżających ze skrzyżowania Lazurowej i Człuchowskiej wiodących w kierunku Chrzanowa. To będzie jedyny przystanek autobusowy i on będzie dla linii 249, jak i również dla linii autobusowej 743. Ta pierwsza nie wiadomo, czy wróci na tę trasę, ale jeżeli już, to będzie jeździć właśnie tędy przez ten nowy przystanek autobusowy. Co ważne, w ramach tej inwestycji przewidziano parę skrzyżowań, jeżeli chodzi o nową sygnalizację świetlną w ramach tej inwestycji, jak i również nowe przejazdy rowerowe. Wszystkie ulice, które będą się łączyć z tą ulicą, nie są realizowane w ramach tej inwestycji, teraz są tylko realizowane wszystkie skrzyżowania. Konkretnie będzie jedno skrzyżowanie właśnie dla ulicy Żeńców i jedno skrzyżowanie dla drogi, która jeszcze de facto nie powstała i będzie realizowana w późniejszym czasie. To jest droga 6KDD, którą mam tutaj w projekcie. No właśnie, jeżeli chodzi o drogi rowerowe, będą tutaj znajdować się po jednej, po drugiej stronie ulicy i będą się łączyć tutaj z ulicą Szeligowską, ale za pomocą zjazdów w postaci dróg rowerowych, jednokierunkowych, wjazdów tylko i wyłącznie na jezdnię i będzie jeszcze jedno przejście dla pieszych przed samym skrzyżowaniem z ulicą Szeligowską. Następnie będzie zjazd do jednego pasa i tak się zakończy ta inwestycja. No dobra, jak dokładnie to będzie wyglądać? Przyjrzyjmy sobie na to z bliska, jak to wyglądało jeszcze w lutym 2024. Wtedy rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie tejże i nowej ulicy. Prace rozpoczęły się od budowy ciepłociągu, który w tym miejscu mogliśmy zobaczyć. Ciepłociąg cały czas jest realizowany na całej długości tej ulicy, natomiast same większe prace budowlane, jeżeli chodzi o nową drogę, teraz w maju 2024, możemy zobaczyć głównie przy ulicy Lazurowej. No i oczywiście też są wyburzone inne elementy, jeżeli chodzi o starsze działki. Natomiast co ważne, sama nowa droga będzie na razie wykonana tymczasowo, jeżeli chodzi o połączenie z ulicą Szeligowską. Docelowo w tamtym miejscu ma być to wszystko połączone w ramach nowej organizacji ruchu, dzięki czemu ulica Szeligowska, która się aktualnie łączy z ulicą Lazurową, będzie ślepa w tamtym miejscu, nie będzie wjazdu z nowego skrzyżowania ulicy Człuchowskiej, Szeligowskiej i Rajskiego. Będzie tylko łącznie połączenie właśnie, znaczy będzie właśnie połączenie tylko łącznie tych trzech ulic, ale nie będzie wjazdu w Szeligowską, kierującą się dalej do ulicy Lazurowej. Jest to spowodowane tym, że aktualnie tam jest budowa metra i żeby ograniczyć jak największą ilość prac tam budowlanych, po prostu też utrudnienia, będzie to realizowane
później. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć, że tutaj też są realizowane inne prace przez MPWiKa na tym samym skrzyżowaniu i jest z dnia krok po kroku i w lutym, i później na kolejnych ujęciach z kwietnia i z marca była trochę ograniczona, jeżeli chodzi o tą inwestycję. No, no cóż, tak to niestety wygląda. Co ważne, w ramach tej inwestycji jeszcze będzie jedna rzecz zrealizowana w okolicy, a mianowicie będzie przebudowany przejazd rowerowy już na skrzyżowaniu ulicy Nowoczuchowskiej z ulicą Lazurową. Tamta część aktualnie rowerowa, która już została wybudowana i jest w teorii wykorzystywana, ale aktualnie tylko przez ruch pojazdów na plac budowy, będzie poszerzona do nowych rozmiarów, jeżeli chodzi o drogi rowerowe, w skrócie droga rowerowa, konkretnie przejazd rowerowy, będzie mieć tą szerokość tam około 3 metrów, zgodnie z nowymi standardami. Co ważne, w ramach tej inwestycji również nie będą tylko łącznie wykonane nowe drogi rowerowe i chodniki, również się pojawi nowa zieleń, w skrócie będą drzewa wzdłuż całej ulicy, po środku na pasie dzielącym nie będzie drzew, będą tylko łącznie drzewa pomiędzy jezdnią, a pomiędzy drogami rowerowymi. W ramach całej inwestycji na wszystkich przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych powstaną sygnalizację świetną, pomijając skrzyżowanie, które będzie realizowane z ulicą Szeligowską. Więc tak mniej więcej w dużym skrócie wygląda ta cała inwestycja, a teraz wam opowiem dokładnie, jak to będzie realizowane, a właściwie co już się nawet dzieje. Po pierwsze i najważniejsze, cała ta inwestycja jest realizowana przez prywatnych deweloperów, którzy razem się zmówili i wybrali jednego podwykonawcę, który będzie realizować tą inwestycję. Ten podwykonawca jest wspólny dla budowy metra, dzięki czemu nie będzie jakichś większych utrudnień, jeżeli chodzi o budowę tej inwestycji. Budowa jest podzielona na dwa główne etapy. Etap pierwszy to jest budowa połączenia Chrzanowa z ulicą Lazurową. Drugi etap to jest budowa docelowego skrzyżowania właśnie w tym miejscu przy stacji metra Chrzanów. Te docelowe skrzyżowanie ma być wybudowane dopiero najprawdopodobniej, kiedy pokończą się wszystkie większe prace budowlane na budowie metra. Nie wiemy na ten temat, czy będzie to realizowane razem z zakończeniem tej inwestycji, czy dopiero po zakończeniu inwestycji metra. Wiemy na pewno, że ma być to zrealizowane od razu, jeżeli chodzi o zakończenie tej pracy przy metrze. W skrócie, ma być to do zrealizowania. W ramach tych docelowych prac nie będzie wjazdu tutaj w prawo w ulicę Szeligowską i tędy aktualnie już nie będzie można wjechać. Natomiast co ważne, w ramach prac budowlanych cały czas będzie zachowana przejezdność, jeżeli chodzi o ulicę Szeligowską i ulicę Nowoczuchowską, a konkretnie przejazd musi być pozostawiony, ten przejazd, te warunki zostały narzucone przez miasto stołeczne Warszawę dla wykonawców, mianowicie przejazd musi być cały czas zachowany z ulicy Szeligowskiej, jadąc od granicy miasta, w ulicę Szeligowską, jadąc do Lazurowej, bądź w ulicę Nowoczuchowską, jadąc do Lazurowej. W skrócie, cały czas musi być przejazd przez Chrzanów, jadąc od granicy miasta, bądź do granicy miasta. To jest dobra informacja, bo dzięki temu na spokojnie chociażby linia autobusowa 743, która niedawno jeździła tutaj objazdami, jeżeli chodzi o plac budowy metra Chrzanów, będzie mogła cały czas funkcjonować i nie będą się tutaj też robić, nie wiadomo jak wielkie korki. Natomiast co ważne, aktualnie to, gdzie teraz polecieliśmy dronem, jeździ teraz na okrągło linię właśnie 743 i 239, jak jeszcze jeździła. W skrócie objeżdżała całe te osiedla na okrągło, bo nie ma ulicy Człuchowskiej. A kiedy się zakończą już te prace przy tej budowie, na spokojnie te autobusy będą mogły jechać prościej i trochę pewnie z 2 minuty skrócą sobie na całym rozkładzie jazdy. Natomiast co ważne, w celowym planie nie będzie tutaj zjazdu w prawo. Będzie tylko łącznie przejście dla pieszych i dla rowerzystów. Nie będzie natomiast przejazdu dla samochodów w prawo w ulicę Szeligowską. Będzie tylko wyłącznie zamknięty tutaj dojazd i będzie właśnie połączenie tych trzech ulic na samym Chrzanowie. Co ważne, również docelowo planowana jest budowa jeszcze jednej ulicy w ramach przedłużenia ulicy Rajskiego do ulicy Połczyńskiej, ale ta inwestycja jest jeszcze bardziej daleko idąca. W skrócie nie mamy żadnych informacji na ten temat, jeżeli chodzi o realizację tychże prac budowlanych. Więc tu jeszcze sobie chwilę poczekamy. Z kolei teraz na ujęciach możecie zobaczyć, jak to wyglądało w marcu 2024, kiedy tutaj się pojawiłem jeszcze raz, żeby nagrać tą inwestycję, a mianowicie wtedy były realizowane prace, jeżeli chodzi o zakres tej inwestycji w tym miejscu, jeżeli chodzi właśnie o ten ciepłociąg. Więc to tutaj było realizowane krok po kroku, żeby można było tutaj to zrobić. Co ważne, już wtedy były przejęte mniej więcej wszystkie działki. Był ten teren całkowicie już wyrównany, mniej więcej, jeżeli chodzi o zakres całej tej inwestycji. I prace były tutaj realizowane, jeżeli chodzi o zakres budowy. Tutaj zupełnie inne prace były realizowane przez MPWiKa, jeżeli chodzi o część, jakiś kolektor ściekowy, z tego co pamiętam. Ale nie powiem dokładnie, bo w tym temacie nie jestem zbytnio informowane, natomiast wiem, że utrudnienia i zwężenia w tym miejscu ulicy Człuchowskiej były dosyć uciążliwe, bo sam miał okazję tędy nie jeden raz się przejechać. Natomiast faktycznie tamte prace są realizowane w ramach zupełnie innej, odmiennej inwestycji. Więc tutaj, jak możecie zobaczyć, na marzec 2024
Już jakieś większe prace zaczęły być realizowane. Drogi tutaj będą się łączyć docelowo z nową ulicą, się tutaj już zaczęły pojawiać. No i co najważniejsze, ten ciepłociąg, który tutaj jest realizowany, też się zaczął pojawiać, no bo on jest niezbędny, jeżeli chodzi o podłączenie do tych nowych wszystkich budynków, które się w tym miejscu pojawiają. No, jak możecie wiedzieć, jeżeli oglądacie moje filmy na kanale, ja budowę metra tutaj w okolicy już nagrałem od dłuższego czasu. Dlatego też na spokojnie mam wszystkie ujęcia jeszcze sprzed budowy tych wszystkich osiedli i całej ulicy Nowoczuchowskiej. Więc jak będziemy podsumowywać tą całą inwestycję, powiem wam, jak to właściwie pokażę, jak to wszystko wyglądało jeszcze, kiedy ten teren nie był całkowicie zurbanizowany i tylko właśnie były pola. A kiedy to się wszystko zakończy? Mamy informacje od wykonawcy, bo dosyć dużo tych informacji od wykonawców dostałem, że cała inwestycja ma się zakończyć do końca tego roku, do końca czwartego kwartału 2024 roku. W skrócie, mamy dosyć dobrą tą informację, że uda się zakończyć tą inwestycję w tym roku. Natomiast jeżeli chodzi o obszar wspólny dla metra warszawskiego i dla inwestycji Nowoczuchowskiej, zostały tutaj już zrealizowane porozumienia w ramach tej inwestycji, więc tutaj dobra jest informacja, że to na spokojnie jest już dogadane. I ogólnie właściwie wszystko jest już dogadane, natomiast projekt docelowy jeszcze nie mogę wam go pokazać, jeżeli chodzi o docelowy organizację ruchu w ramach tego, co się będzie wyglądać po już zakończeniu prac na budowę metra. W związku z tym, że projekt docelowy poprzez zgłoszenie jeszcze poprawek przez wojewodę czeka na aktualnie akceptację wojewody. W skrócie, wojewoda chciał poprawki i teraz czekamy na jego decyzję, czy te poprawki zostaną zaakceptowane. No, dosyć śmieszna sytuacja, ale tak też się faktycznie tutaj dzieje i czekamy, aż to się zakończy i wtedy będziemy mieli już docelowy projekt, jeżeli chodzi o tą i nową ulicę. Natomiast, jeżeli jesteście ciekawi, jak dokładnie będzie wyglądać nowa ulica, która teraz jest realizowana, mam dla was projekcie, który mniej więcej powinien być akuratny tego, jak to faktycznie będzie wyglądać docelowo, więc możecie go teraz zobaczyć na załączonym slajdzie. Tak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o nowy projekt, zakres całej inwestycji. Ja z niego też trochę informacji ściągałem, jeżeli chodzi o zakres tej inwestycji. Możecie dokładnie zobaczyć, że będzie tylko łącznie jedno przejście dla pieszych, jeżeli chodzi o skrzyżowanie z ulicą właśnie Szeligowską. Tam będzie przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Będą też chodniki wąskie tam się i cała droga będzie się zwężać. Chwilę wcześniej się ogólnie zwęża ten cały zakres inwestycji, w związku z tym, że się pojawią działki, jest dosyć wąsko, jeżeli chodzi o zakres tej inwestycji i możliwość wykupienia działek bez konieczności wyburzenia poszczególnych budynków. A na dalszym zakresie cała droga ma po dwa pasy w każdym kierunku, ma przejście dla pieszych, przejazdy rowerowe, sygnalizacje świetnie też tutaj zainstalowane, no i na spokojnie te autobusy będą mogły sobie funkcjonować. Co ważne, sama ulica nie ma zbytnio zakresu wolnego, jeżeli chodzi o przestrzeń działek. Może inaczej, co chciałem powiedzieć. Na chodniku kończy się zakres tej ulicy. W skrócie, wszystkie budynki w okolicy będą dochodzić dosłownie do chodników, które się znajdują wzdłuż tej całej inwestycji, dzięki czemu będzie można jeszcze mocniej zurbanizować ten teren. Na doskonale wiemy, że deweloperzy, od kiedy wiedzą, że tutaj powstaje metro, rzucili się na ten teren jak nie wiadomo na co. No, no dobrze, tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja. Jak mogliście zobaczyć na tym wszystkich ujęciach. Tutaj macie jeszcze ujęcia z kwietnia 2024. Jak to wyglądało? Możemy zobaczyć, że już faktycznie jedna jezdnia w kierunku ulicy Lazurowej się pojawiła. No, właściwie jeżeli chodzi o pierwszy zakres. Również o zakres chodników i dróg rowerowych. Na dalszym zakresie cały czas oczywiście są realizowane prace podziemne, ciepłociągi, wyrównywanie całego tego terenu i to wszystko tutaj jest sobie jeszcze pod ziemią. Natomiast jeżeli chodzi o większy zakres, to jest teraz, który wygląda w maju, tego się nie dowiecie z mojego kanału, dowiecie się, jak to będzie wyglądać w czerwcu, bo w czerwcu się tutaj pojawię, żeby nagrać ponownie budowę metra, budowę ulicy Człuchowskiej, bo aktualnie ten film pojawia się trochę później niż planowałem, w związku z tym, że po prostu długo czekałem na informacje od wykonawców, żeby mogłem dokładnie przedstawić, jak to będzie wyglądać, żeby wiedzieć, jak te projekty wyglądają, jaki jest dokładnie zakres inwestycji, jeżeli chodzi o cały ten obszar, co jest realizowane teraz, co będzie realizowane później, jak wygląda sytuacja z porozumieniami, a tego też wszystkie informacje, które w dzisiejszym filmie mieliście, są podzielone na informacje z mediów i na informacje, które dostałem bezpośrednio od wykonawcy. Dzięki, za co bardzo oczywiście serdecznie dziękuję. Tutaj mówię wykonawcy, tak ogólniając, ale pamiętajcie, że ta inwestycja jest realizowana nie przez jednego wykonawcę, tylko właściwie przez wszystkich wykonawców, którzy realizują osiedla w okolicy tejże ulicy. W skrócie całych szanów właściwie, jeżeli chodzi o nowe inwestycje, zrzucił się na wybudowanie tej nowej ulicy, aby po prostu był dojazd do nowych posesji. I to jest bardzo dobra informacja i według mnie w ten sposób realizacja nowych dróg w Warszawie jest dobrze realizowana. Słuchajcie, prywatni deweloperzy robią na zlecenie miasta nowe drogi, żeby do tych prywatnych deweloperów udało się po prostu dojechać, ale zgodnie z planem zagospodarowania terenu, który by został zaplanowany właśnie przez miasto stołeczne Warszawa. I to jest dobry kierunek. Tylko mimo wszystko szkoda, że żadne nowe, większe drogi nie są realizowane w ostatnim czasie w Warszawie, jak na przykład chociażby bardzo potrzebna trasa Mostu Północnego na Białęce, która cały czas nie powstała, a Białęka przez to się dosyć mocno korkuje. Zresztą szanów w tym miejscu też się
mocno korkuje. Ulica Szeligowska z połączeniem z ulicą Lazurową rano to jest istnie jeden mega korek, w którym można spędzić nawet 10, 15 bądź 20 minut, stojąc tylko łącznie na świat, do świateł na ulicy Lazurowej. A kto chce zobaczyć, to zapraszam serdecznie rano w godzinach 6-7. Możecie zobaczyć, jak to wszystko tutaj stoi, jak cały Szanów spróbuje się wykorkować i wyjechać z tego miejsca. Tymczasem, jeżeli taki materiał się podobał, to zostawcie łapkę w górę i jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z ulicy Nowoczuchowskiej pojawi się za miesiąc. W kolejnym miesiącu planuję dozwolić wam to nagrać, żebyście wiedzieli dokładnie co i jak tutaj to wygląda. No i co ja mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że ta ulica będzie na spokojnie postępować, a na wasze informacje, że ma być cała gotowa i już przejezdna już na koniec tego roku, znaczy już na koniec wakacji 2024 i po wakacjach we wrześniu mają już tutaj pojechać samochody, w tym temacie się nie wypowiem, bo takiej informacji od wykonawców nie dostałem. Dostałem tylko informację, że całość ma być zakończona, jeżeli chodzi o przejezdność, dopiero na koniec 2024 roku, chociaż ogólnie zakres całej tej inwestycji pozwala nam na zakończenie większości prac w 2025 roku, więc zobaczymy faktycznie, jak to się uda wszystko zakończyć. Tymczasem do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro może w Parku Żerańskim w Okiem Awizynosza albo nad Parkiem nad POW. Zresztą zobaczymy. Cześć!